Cześć, ja jestem Bolek. Dzisiaj gramy ponownie w Subnautica. Czemu jestem dzisiaj tak szczęśliwy? Bo następny update wprowadzi zakończenie. Możemy się poczuć, jakby nasza baza była zatopiona. Fajnie, dobra, wypłyniemy sobie dobrze. No, widzicie, nam się tak troszkę zbagowało. I dzisiaj udamy się na biom, który w ogóle nie widziałem na ostatnim filmiku, czyli Lost River. Czekajcie. Bio Lost River. Proszę bardzo. Trochę, niech się to wczyta, trochę taki lag mały. Tutaj będzie tak trochę taki, o kurde, właśnie od głosu, więc ściszę grę. Ktoś chyba mi przy oknie przebiegał. Nieważne. Mi się głośność nie zmieniła w słuchawki. I to jest taki wielki szkielet, jak można zobaczyć. Jego podobno można zeskanować, tylko coś tak trochę nie widzę. Czekaj się. Tutaj jakieś powiadomienie. A! W ogóle sobie zmieniłem na angielski, bo te tłumaczenia to chyba takie, wiecie, takie słabe były. Spróbuję z drugiej strony, można zeskanować. Patrzę daleko od naszej bazy. Nie no, za cholerę nie można tego zeskanować. Dobra. Nie zajmujmy się tym. Czekajcie, bo mi coś kręci. O, dobra. I tutaj na Lost River nie teraz jest dużo ciekawych rzeczy, tylko są ośrodki badawcze. Nie pamiętam, w których miejscach one się znajdowały. Widzicie? Tutaj mamy coś takiego na wzór SpongeBoba. Proszę, z woda w wodzie. Już to nie jest woda, tylko oczywiście. Takie chrupanie. Wyposażenie do badania obcych. Okej. O. A, i z tego co oglądałem, sobie użyję youtuberów, nie będę reklamował. Z tego co sobie oglądałem u innych youtuberów, wychodzi na to, że znaczy ja doszedłem sam do wniosku, że prekursorzy wcale nie są źli, bo oni stworzyli warperów, którego sobie zaraz stworzymy. Potem skanujemy tego Ghostraya. Zaraz sobie stworzymy warpera i wam pokażę, co to jest za istota.
punktem orientacyjnym jest szkielet. Tak więc... Strasznie się sama pędła i teraz strasznie coś mi kręci w nosie i ja odwagę, więc muszę cały czas przecierać oczy i beznadziejnie jest. O kurde, co to za trend. Czekam dokument badawczy. Okej, co ja zdajemy słuchawki? Coś czuję, że ktoś tutaj mi koło chaty daje. Jeśli ktokolwiek mi łazi koło chaty, to sobie to, co się dzieje dookoła. A nie będę przemyczał się na głośniki, ponieważ zaraz jeszcze zacznijcie głupawki z powodu tego, że będziecie mieli cały czas echo. Bo ja nagrywam i na głośnikach wydaje się dźwięk, to wtedy ten dźwięk głośnika dokładnie z powodu tego. I tak ciągle. Matko Boska. Dobra. Co mi jest tutaj? Wygląda nie groźnie, ale nie wiem, że jest groźnie. Jakieś głosy słyszymy. Performing self-scan. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Musimy znaleźć wyjście, jak się wyleczyć z tej choroby. O, widzicie? Proszę bardzo. Teraz, dopóki się sami nie wyleczymy, to bardzo...
bazę. Jak idzie znacznie dalej i głębiej. I musimy chwilę poczekać, aż to nam się wszystko powczytuje. O, Matko Boska, widzicie, jaka temperatura jest? Tutaj w lewym roku. To jest blisko. To też koło chaty właśnie. Się na Safe Shallows. No, wpisałem Safe. A, źle wpisałem. Kurde. Safe, o. O, nie odkryła. Spoko, włączamy dzień. I teraz szybko włączamy naszego... Thank you.
Owicie. Jednak może nawet na tyle pięter zrobić ten zbiornik na obcokłonności, na ile nam się tylko zechce. Tak więc nie będziemy przesadzali. Dobra. Zróbmy to na tym odcinku, ok? Nie będziemy zapisywali gry, tylko po prostu wyjdziemy do menu głównego. Stworzymy nowy świat. Tylko na intro ściszcie sobie wszystko, bo ja robiłem sobie, ja sobie chcę zrobić stuwa ten głośności challenge. Tak więc włączamy to i przygotujcie się na mega ryk. Więc jak będzie czarny ekran, to już wszystko ściszajcie i tak dalej. No chyba, że macie wystarczająco ściszone. Zalecam do 25. Dobra. O. I ściszanie ostatnie 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaczynamy. Nie było nam niestety tego zobaczyć aurory. Ale intro jest naprawdę świetne. Podoba mi się. Wyobraźcie sobie, że jakieś takiego rozpoczęcia nie było. Od razu się rozpoczynało w kapsule ratunkowej. No i dostaliśmy blachą. Od systemów głównych. No i obudziliśmy się 3 godziny po lądowaniu i widzimy pożar i tak jakby nam się nie chciało otworzyć siedzonko, ale nam się udało. Wszystko bierzemy gaśnicę. Ojojojojoj. Dobra. Patrzcie jakie ładne słoneczko tam jest. A nie możemy teraz. Greetings, survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. The Aurora suffered catastrophic hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected in 100 meter range. Zacznijmy sobie Aurorę. +3 hours since planet fall. Life pod hull. Secure. Communications offline. Dobra. Environment uncharted. Czekajcie. Oxygen nitrogen atmosphere. Water contamination. No damage. Oxygen item welder. Co? Aha. Dobra. I jeszcze patrz jaki cheater. Dobra. Sobie weźmy. Gazopod. Power light.
Life pods are equipped with a fabricator programmed to construct tools and render organic substances edible. Oj, to będzie troszkę dłuższy odcinek, dobra. Zlagowało nam się troszkę. O, nie, nie, dobra. Już. Widzicie, Aurora dostaje padaczki. I tutaj będą cave crawlery, czyli te takie pajączki małe z drugiego bodajże odcinka. Chyba tak. Widzicie? Ajej. Co ja gadam? Ajej, jakieś bodaje. What the fuck? I ja już wiem, jak się dostać do Aurory, do środka. Powinniśmy naprawić Aurorę w najbliższych 12 godzinach. Nas to nie obchodzi. Ludzka tkanka w tym układzie trawiennym pobliskich zwierząt. Czyli mam na myśli chyba te cave crawlery. Nieważne. Po prostu biegniemy przed siebie. Na nic nie zwracamy uwagi. Proszę bardzo, tutaj. Ja wcześniej nie wiedziałem, że tędy się schodzi. Jeden youtuber mi to udowodnił, że... Nie, znaczy nie tyle, co udowodnił, ale nauczył mnie tego, jak się wchodzi do Aurory tutaj. I teraz... Hops! O, tutaj. I nie musimy żadnych kodów wpuszczać, bo sobie pisaliśmy unlock doors. Uszkodzenia są takie duże, że żadna znana ludzkości ofensywna technologia nie potrafi takich uszkodzeń zrobić. Ale dobra. To się tutaj szło. Drajku. Co? Nie, to jest maszynownia. Jest. Tutaj są. Aha. Patrzcie, zrobili nawet animację. Aha. Pijawka nam się przykleiła. Zaraz jak to rozkroimy, to ją spróbujemy ubić. Dobra, walić to, to jest tylko pijawka. O! To jest pronoun bay. Trzeba nad tym przeskoczyć. Czekajcie. Spróbujmy inaczej. Czemu mam w ogóle dźwięk chodzenia po trawie? Będziemy czytali. No, żarcia. Woda. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. O, tutaj są trzy pokoje. Proszę bardzo. Tutaj byliśmy już w poprzednim odcinku, ale tylko na klikanie. O, dobra. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. No, dalej nic nie ma. W następnej aktualizacji bodajże coś tutaj ma się pojawić. Tutaj to
to wszystko było. Tak, tak tu. Integrating new PDA data. I na wersji z maja. Okej. Okay. I na wersji z maja tutaj jest jeszcze Aurora. Taka mała, zabawkowa. O, tutaj jest, widzicie, Aurora. Pobieramy dane sobie. Integrating new PDA data. Tutaj również nic nie ma. I wpisujemy komendę kill, jako że mi się nie chce tutaj wychodzić. Hehe, zrobię bateria w czarę. Dobra, nie udało nam się. Nie udało mi się w sumie. No i tak naprawdę to już by było na tyle. I będziemy i następny odcinek rozpoczniemy już na naszym save'ie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa. Zobaczcie, co to za gościu. Do zobaczenia i ja się z wami żegnam. Pa pa.